Cześć, witam was w kolejnym odcinku Przygód z Lotarem i zanim przejdziemy do dzisiejszego odcinka, chciałbym was prosić o dwie rzeczy. Po pierwsze, zostawienie łapki w górę. Chciałbym po prostu się dowiedzieć, ile mniej więcej jesteście w stanie tych łapek zdobyć, ponieważ szykuję na, powiedzmy, za parę odcinków, albo może na przykład w następnym, jeżeli będzie tych łapek w górę dużo, szykuję pewną niespodziankę i chciałem zobaczyć, ile tych łapek jesteście w stanie zdobyć. I po drugie, jeżeli nie subskrybujecie tego kanału i jakimś cudem tutaj trafiliście, to zapraszam do subskrypcji. I słuchajcie, ostatnio nasz T-Rex miał 8 dzień, coś takiego, 8 albo 9. I pewna rzecz, ja to za chwilę wam wszystko powiem, bo się naprawdę dużo rzeczy wydarzyło. Pewna rzecz zaważyła na tym, że postanowiłem poczekać, aż T-Rex będzie dorosły. Z tego co wiem, on ma dokładnie 11 dni, lada moment stanie się dorosły. Znaczy, ja wiedziałem, że potrzebuje klatki. Powiedzieliście mi, że klatka musi być minimum żelazna, bo inaczej po prostu, no ten T-Rex ucieknie. On przez takie bloki kamienia, przez bloki ziemi bez problemu się przedostaje. Muszą być to minimum bloki żelaza, znaczy bloki, no siatka z żelaza. I słuchajcie, pokażę wam coś naprawdę zarąbistego i opowiem wam za chwilę całą historię. Tutaj idzie trawa do domu, to się właśnie zmieniło. Powiększyłem troszkę, nawet może nie troszkę, powiększyłem o wiele cały mechanizm wytapiania rud, bo oczywiście tutaj się przetapia rudy. Czekajcie, gdzieś mam tu żelazo. Dobra, żelaza tutaj nie mam, ale chodzi o to, że wkładając jedną sztabkę tutaj do przetapiania, znaczy sztabkę, jedną rudę taką nieobrobioną, gdy będziemy chcieli ją, powiedzmy, przelać sobie tutaj do tego pojemniczka, znaczy zrobić po prostu sztabkę, to będziemy mogli więcej tego zrobić. Także to jest bardzo opłacalne, żeby przetapiać nie surowce w piecach, tylko w tym urządzeniu. Brakuje mi po prostu słowa. I okej, tu się zmieniło, zobaczcie. Po pierwsze, wszystko jest ładnie odbudowane. No dobra, coś jeszcze mi tutaj zostało, ale trudno było naprawdę to wszystko ogarnąć. Jest w większości wszystko odbudowane, tutaj mamy jakieś obrazy, tutaj jest magazyn, tak wygląda na ten moment magazyn, tutaj jest crafting table, możemy sobie otwierać różne rzeczy. Powiem wam, że musiałem przyciszyć dźwięk otwieranych skrzynek, bo dużo rzeczy po prostu przenosiłem i w sumie masa rzeczy została tak naprawdę, ale dużo rzeczy przenosiłem i to było bardzo, bardzo denerwujące. Dobra, czekajcie, jeszcze sobie włożę tą rzecz tutaj. O, dokładnie, żeby sobie leżała. Piękny artefakt mamy i pokażę wam, o co dokładnie chodzi, dlaczego jestem tak podjarany. W ogóle możecie słyszeć taki dźwięk, to też jest ciekawa historia, ponieważ w tej klatce obok, znaczy tu był ten mały, nie pamiętam jak on się nazywał, jakiś tam raptor. I po jakimś czasie, wiecie, sprawdzałem, czy w ogóle ten T-Rex rośnie, czy nie. Okazało się, że tego mojego dinozaura nie ma i się zastanawiałem, gdzie on może być. Co się w ogóle z nim dzieje? W ogóle boost mi minął. I się okazuje, że on jest tutaj. Ja to zamurowałem, ale ten dinozaur tam jest. To jest bardzo dziwne. Nie mam pojęcia, jak on się znalazł stąd, tutaj. I czasami po prostu wydaje takie dźwięki w domu. Ale dobra, nie o to chodzi. Miałem normalnie nagrać odcinek trochę wcześniej, nie miałem czekać aż urośnie T-Rex, miałem zrobić coś innego, ale potrzebowałem żelaza, naprawdę dużej ilości żelaza. Także poszedłem do kopalni, gdzieś tu powinien być mój kill-off. Nie chcę otwierać takiej jednej skrzynki, pokażę wam mój kill-off, ponieważ mam nowy kill-off sobie, zrobiłem go, on jest ze stali, kurde, stal na D taka jest, stal demacjańska, coś takiego, jeżeli się mylę, to przepraszam. Ale dobra, potrzebujemy naszego miecza, bo on będzie nam potrzebny. Za chwilę wam wszystko opowiem. To możemy sobie schować, to też nie będzie nam potrzebne. To jest Iron Pickaxe, skill level master. No to jest, już więcej nie mogłem go po prostu ulepszyć. I ten kill off mój jest tutaj, dokładnie. To jest stal demacjańska. Mam nadzieję, że to dobrze wymawiam. I chodzi o to, że ten kill off jest o wiele lepszy. Mining level redstone. Tak, on może wydobywać redstone. Oczywiście będę musiał go jakoś tam za chwilę naprawić, ale to nie jest akurat jakoś tam ważne w tej chwili. Mogę sobie levele dodać. Okej, zawsze spoko, levele są tutaj. Mamy ogródek, nic się nie zmieniło.
Już wam mówię, bo też mnie to by denerwowało, jakbym tak długo przedłużał. I sobie kopałem to żelazo, i kopałem mnóstwo fosili. Tutaj jak widzicie mam 16, ale tam jeszcze w magazynie mam chyba ponad 50 tych fosili różnego rodzaju. I natrafiłem na coś takiego. Scarab Gem, czy Gem, jakkolwiek by tego nie nazywać, cały czas jest to samo. I tak się kurde zastanowiłem, co to w ogóle jest, po co to jest, co to za przedmiot. I się okazało, bo jeżeli sobie klikniecie na to na U, to wam pokazuje po prostu crafting, co z tego możemy zrobić. Tutaj mamy maszynę Time Machine, no czyli taki portal, maszynę czasu. Brakuje mi kurde jakiegoś zgrabnego słowa, żeby to podsumować. Tutaj potrzebuję do tego tych rzeczy. Mogę sobie zrobić takie przedmioty. Całkiem ciekawie wyglądają, muszę powiedzieć, ale kurde, tak mi coś nie pasowało, bo nigdy nie spotkałem tego przedmiotu. I wpisałem sobie na Google, co to w ogóle jest za przedmiot, co on daje. I uwaga, okazało się, że tylko i wyłącznie dzięki temu przedmiotowi da się oswoić T-Rexa. T-Rex potrzebuje 12 dni, aby wyrosnąć, dlatego czekamy do 12 dnia, aż on wyrośnie. To powinien być ten dzień, z tego co wiem. Brachiozaur, dlaczego mi Brachiozaurusa pokazuje? Tutaj mamy naszą aurę i okazuje się, że musimy pobić T-Rexa do chyba 4 serduszek, wtedy on zapada w tak jakby taki sen, że po prostu się skuli na ziemi i będzie czekał na to, co jest nieuniknione, czyli po prostu oswojenie. I dopiero wtedy, klikając prawym przyciskiem myszy na tego T-Rexa, oswajamy go tym przedmiotem. I to no dobra, okej, mogłem to sobie znaleźć, wszystko spoko. Jaka jest szansa, że to znajdziemy ze zwykłego fosila? Uwaga, 0,01%, naprawdę. Ja się zdziwiłem, nie wiedziałem nawet, co ja mam zrobić, czekajcie. O, tym, 11 dni, także musimy sobie chwilę poczekać. Wow, naprawdę mała szansa była, żeby to znaleźć, ale udało mi się to znaleźć, także mam nadzieję, że was z tym przekonałem do zostawienia łapki w górę. Bo kurde, no jeżeli dobrze pójdzie, jeżeli nic się dziwnego nie stanie, typu T-Rex rozwali te kraty po osiągnięciu tej dojrzałości, to oswoimy dzisiaj T-Rexa, zobaczymy jak to będzie, jak to dokładnie będzie wyglądało i pokażę wam przez ten czas, mam nadzieję, że nic się tutaj nie stanie. Wielki gravel redstone, dokładnie redstone, znalazłem dwie rzeczy i będę potrzebował waszej pomocy przy jednej z tych rzeczy. Tutaj mamy redstone'a, chciałem po prostu pokazać, że hej, wydobywam redstone'a. I najciekawsze jest to, że ani razu jeszcze nie udało mi się znaleźć diamentów. Jestem, już wam mówię, na jakim poziomie jestem. Jestem na poziomie, to jest 14 poziom, wydaje mi się, że tutaj powinny być diamenty. W ogóle to jest kanion, tak, to jest kanion pod ziemią i przyszedłem z tego kanionu innym kanionem. Nawet widać to jakoś tutaj na mapie. I tutaj mamy coś takiego jak permafrost. I o Jezu, Boże, strzelałem się, przestraszyłem, ale dobra. Permafrost, gdzie to jest? Lucky block permafrost, okej. Kopiąc sobie, o Jezu, gdzie... Natrafiłem na taki blok, tutaj nawet on był, nazywał się permafrost i nie wiedziałem, do czego on służy. Kurde, chciałem wam go pokazać, żebyście mi pomogli, ale jednak niestety się okazuje, że ten blok z jakiegoś powodu nie ma go. Nie wiem, nie rozumiem, co może być nie tak, ale dobra, wróćmy sobie do domu, bo to jest nie koniec rzeczy, które zrobiłem. Oczywiście trawa sobie tam rośnie, wszystko spoko, wszystko fajnie. Robi się powoli noc, także powinien ten T-Rex już być dorosły, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli nie, ma cały czas 11 dni. Jeżeli po prostu będzie to trwało jakoś bardzo długo, no to postaram się zrobić cięcie, ale chciałem być przy tym, chciałem nagrywać to, gdy T-Rex będzie po prostu dorosły. I wpadłem na kolejny pomysł. Słuchajcie, cały ten mój dom chcę ogrodzić. O tym mówiłem, że chcę ogrodzić tutaj tą taką siatką, żeby to jakoś fajnie, ładnie wyglądało, ale wpadłem na jeszcze lepszy pomysł, że przecież nie będę miał czym karmić tego brachiozaura. I stworzyłem sobie dwa drzewka. Mam dwa drzewka aktualnie z jabłuszkami, także ja muszę teraz iść po kości, żeby te drzewa szybko wyrosły. I za chwilę po prostu pokażę wam, o co chodzi. Potrzebuję dużo jabłek, tak? I zrobimy sobie taki jakby sad z drzewami jabłkowymi, czyli jabłoniami, tak to się nazywa.
O, widzicie, tutaj mam te fosile, coś takiego też znalazłem, Broken Ancient Sword. Z tego co wiem, można to jakoś tam, powiedzmy, przepalić w tym piecu, w tym, znaczy nie w tym piecu, tylko wiecie, w tym urządzeniu. I z tego powstanie jakiś miecz czy coś takiego, tylko za bardzo nie mam pojęcia, jak się do tego mam zabrać. Tutaj, o, czekajcie, tu jest exp, także musimy ten exp sobie zebrać. Spoko, niech sobie będzie... Ou, czy ten T-Rex już jest dorosły? Chyba nie. Tam mówili, że T-Rexa dorosłego łatwo poznać po tym, że będzie miał czerwone oczy, ale no on ma czerwone oczy cały czas, także nie rozumiem tego. Okej, okay, drzewo nam wyrosło, tutaj mamy jabłuszka, jeszcze jedno drzewo. Dokładnie, i postaram się, aby te drzewa po prostu cały czas miały jabłka. A z drugiej strony, żeby nam się to nie, powiedzmy, kurde, brakuje mi też słowa. Żeby nam się nie myliło, dokładnie, to postawimy sobie zwykłe drzewa, które będą sobie gdzieś tam rosły i powinno być z nimi ok. Tutaj będzie po prostu taki lasek, z którego, jeżeli będę potrzebował, o, kurde, tam jest ten dinozaur, musiałem oczywiście go troszeczkę zamknąć, bo by uciekł mi. Także tutaj będzie mój, mój lasek taki, malutki, pięknie. I kurde, no i czekamy. I zostało nam czekanie, bo to w sumie mam przygotowane na dzisiejszy odcinek. Jasne, mogłem zrobić coś takiego, żebym wszystko wam pokazywał, jak nie wiem, jak siedzę w tej kopalni, ale ja siedziałem sobie tak. Muzyka na bardzo głośno, chciałem powiedzieć na maksa. Muzyka bardzo głośno i sobie po prostu kopałem, bo wiedziałem, że tego żelaza potrzebuję. Zresztą mogę wam pokazać, na jakiej zasadzie to polega. Na czym to polega? O, T-Rexie. T-Rexie, mam nadzieję, że jeszcze nie uciekniesz. Tutaj powiększyłem trochę wejście. Ładnie to wszystko naprawdę wygląda. I tutaj mam rudy. Właśnie, i pytanie do was. Bo też nie przepalałem tych wszystkich rud. Chodzi mi o to, czy opłaca się tylko żelazo przetapiać. Czy na przykład te dziwne rudy, które pozdobywałem, czy też się opłaca w tym wielkim kotle przetapiać, czy jak to po prostu wygląda. I zobaczcie, mamy sobie żelazo. Idziemy tup, 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 tup. Tak się zastanawiam, czy tego nie zwiększyć. Podobno można do trzech klocków do góry to zwiększyć. Znaczy z tą warstwą by były trzy. I okej, okay, wkładamy sobie to tu. Jak widzicie, żelaza mam... chyba nawet nic nie mam żelaza, tak mi się coś wydaje. W każdym razie mam bardzo mało żelaza. I za 9 bloków dostaję ich o wiele więcej. Także opłacalne jest tutaj po prostu przetapianie. Wow! Przez chwilę myślałem, czekajcie, czy T-Rex, kurde, za każdym razem mi się wydaje, że już urósł, już może zostać oswojony, także musimy podejść do niego. Brachiozaurusie, masz 9 dni, ale on jest, z tego co wiem, oswojony, tak? Ty jesteś oswojony, dokładnie, jestem jego właścicielem, także z T-Rexem będzie najwięcej zabawy i najwięcej problemów. Za bardzo chciałem też zrobić, wiadomo, odcinek z tym otwieraniem tych worków ze superbohaterami, tylko jest jeden problem, bo nie mogę znaleźć tych worków, nie mam pojęcia, gdzie je można znaleźć. Ja pamiętam, je znalazłem tylko chyba z Endermanów, mi one poleciały, czy coś takiego, z tych takich specjalnych. Panie, 11 dni. Sorry, brachiozaurze. Już wychodzę, mam nadzieję, że ci nie przeszkadzam. Mam taką nadzieję, pokażę wam teraz ten mój piecyk. I za chwilę, jeżeli T-Rex nie wyrośnie, to po prostu zaczniemy robić zadania, bo też mam parę zadań do robienia. Tam parę osób pisało, żebym wreszcie się zajął tymi zadaniami na odcinku, a nie na live'ach, bo ostatnio live był, ale to był taki live chyba z kopania, z tego co pamiętam, taki wiecie, nuda, że szok, ale teraz powinien być live normalnie, bo już jest po świętach. I czekajcie, co ja chciałem zrobić? Aha, pokazać wam po prostu ile tu jest żelaza. Tutaj mamy żelaza, 12, a dawałem 9, także jest więcej, może nie dwa razy więcej, ktoś mi powiedział tam, że dwa razy więcej jest, ale no wygląda na to, że nie. Dobra, otwieramy questbooka. Zobaczmy, co my tutaj mamy ciekawego. Jakie questiki do... Ojojojojoj, jakie questy do zrobienia. I tutaj mamy coś tam z farmą. Crop sticks. Okej, okay, czyli w sumie to mogę wykonać. To mogę wykonać. Crop sticks. Zobaczymy, jak to w ogóle zrobić. Crop sticks. Czyli to są po prostu cztery patyki. Także bez problemu powinno mi się to... Wow. Bez problemu powinno mi się to udać. Mamy sticky, także możemy manual detect.
A, 0 na 4. Ale ja mam 4. Chyba, że to okej. Okay. Chyba, że to muszę o wiele więcej tego zrobić. Dobra, ale te sticki mogą być na przykład... Czekajcie. Crop stick. Czyli, że na przykład, nie wiem, jakaś fasola będzie mogła... Nie wiem. Do jakiejś fasoli, coś takiego to może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem. Nie wiem, ile w tym prawdy jest. Okej. Okay. To jest z AgriCrafta. Pamiętam, ten mod mi crashował jakiś czas temu. Dobra. I możemy sobie coś wybrać. Mamy kawę, mamy brązowe grzyby oraz mamy Desert Garden, czyli no w sumie nie wiadomo, co tam będzie, ale ja wezmę kawę. Ja wezmę kawę, kawa jest spoko. Okej, i wykonaliśmy sobie, o kurde, unlock one quest, czyli musimy gdzieś odblokować jeszcze jeden quest. I tutaj mamy portable tank. Zobaczymy, co to jest ten portable tank. Albo mi się wydaje. Nie, on tak jakby w powietrzu jest ten T-Rex. Nie rozumiem tego. Dobra, portable tank. Tak, że możemy wykonać tego questa, to powinno być... to powinno być łatwe. Mhm. Dobra, czyli potrzebuję koper. Dobra, ale to powinienem mieć gdzieś te rudy, także bez problemu. Wiecie, chcę dać temu T-Rexowi jak najwięcej czasu, żeby się nie okazało, że ej, on nadal będzie miał 11 dni, bo mniej więcej zauważyłem, o kurde, tutaj będę musiał to zniszczyć. Ajajajajajajaj. Dobra, koper, to miał być koper i wezmę sobie jeszcze... O kurde, to są dwa różne kopry, co się dzieje? Czy to nie popsuje mi gry? Mam nadzieję, że nic się z tym dziwnego nie stanie. Tutaj powinienem mieć szkło, bo także szkło było mi potrzebne, żeby wiecie, szyby powstawiać, te sprawy. A wiecie jak to jest, jak kurde takie dziurawe, ale o wiele lepiej ten domek na pewno teraz wygląda. Dobra, pyk. I koper. Portable tank. Nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem. Powinienem sobie tutaj poczytać, ale co z tego? Okej. Okay. Molten i water. Dobra, czyli tym się na razie nie zajmiemy, bo za bardzo nie chcę po prostu myśleć o tym, jak to zrobić. Crusher. O co chodzi z crusherem? Crusher też pewnie będzie bardzo potrzebną maszyną. Crusher, zobaczmy. I potrzebuję piecyk, potrzebuję machine frame. O kurde, żelaza będę potrzebował dużo. Czy ja mam w ogóle dużo żelaza? Wiem. Wow, gdzie jest? Gdzie on jest? Jest, nadal. Pewnie czekacie, aż oswoję tego T-Rexa, ale wiecie, na spokojnie, na pewno wam się nie śpieszy, a jeżeli się śpieszy, no to nie wiem. Pewnie odcinek będzie trochę dłuższy, bo też chciałbym się was zapytać, czy chcielibyście dłuższe odcinki, bo czasami jest tak, że ja bym mógł robić dłuższe te odcinki, ale one nie zawsze by miały na przykład super, by były takie w 100%. O kurde, nie byłyby takie w 100% superanckie, że bym robił mnóstwo rzeczy na tych odcinkach, tylko takie wiecie, nalajcie sobie, tutaj coś pobuduję, o, tutaj będę musiał klocka wstawić jakiegoś, czekajcie, wezmę sobie to żelazo, ale potrzebuję, boję się, że to mi wyleci to, za dużo chyba dałem, no, za dużo, nie wiem co się stanie, jak po prostu przepełnię tą maszynę całą, ale widzicie, że to dochodzi dosyć do znacznego, do dużego stopnia, także od razu trzy sztabki się robią, dlatego jest po prostu potrójnie to, bo wiedziałem, że walczę z czasem, gdy ten T-Rex będzie po prostu próbował coś tam nam zrobić, znaczy no, że jak będzie próbował po prostu urosnąć i potrzebuję, czekajcie, 4 sztabek, 5, 6, 7, 8, 9, 9 sztabek potrzebuję, także bez problemu powinno mi teraz starczyć, dokładnie tak, potrzebuję jeszcze tego kopru, nie, okej, zróbmy na razie te maszyny, zobaczymy ten crusher mi się kojarzy, że to będzie po prostu rozwalało bloki na taki proszek i ten proszek będziemy używali do czegoś tam, okej. Mamy machine frame, teraz potrzebuję zwykłego pieca. Zwykły piecu, chodź tu. Okej, możesz iść ty, nikt nie będzie płakał, trzeba gdzieś po prostu to zrobić. Jak to wygląda dokładnie? Tak, dobra. Powinienem sobie z tym poradzić, czyli to tu. A wreszcie wiecie, no z modami w końcu trzeba się pogodzić, trzeba zacząć ich używać, bo naprawdę ciekawe rzeczy są. Bardzo często z tych modów, w sumie zawsze są ciekawe rzeczy dodawane. Okej, i mamy crushera i na przykład jeżeli sobie wezmę węgiel, albo tu węgiel, albo tu, okej, crusher. A jeżeli coś takiego,
Okej, okay, czyli to przetapiam na taki proszek. Zobaczymy, ile w tym jest, ile w tym racji, ile miałem racji w tym, co powiedziałem. Właśnie powiedziałem dwa razy to samo. Tak, mamy jakiś tam proszek. I ten proszek pewnie będziemy mogli użyć do czegoś tam. Pick one, consume tax. Aha, czyli muszę zrobić te proszki. Iron dust. Dobra, to tam kiedy indziej. Zobaczymy, jak nasz T-Rex, czy już jest dorosły, gotowy do oswojenia. Jeżeli jak się go oswoi, to nie będzie miał już czerwonych oczu. Będzie miał takie czarne, zwykłe, fajne oczy. On ma tutaj dużo jedzenia. Wsadzałem mu zanim, wiecie... Gdy byłem pewny... Czekajcie, ja gram na peacefulu. No dokładnie, coś mi nie pasowało. Bo gdy byłem w jaskini, byłem na peacefulu. Tak. Tragedia najgorsza. Okej, okay, panie, siema. Tyrannosaurus. Dobra, jest niebezpieczny. Jest niebezpieczny. Pytanie, jak do niego podejść? Boję się, że ten miecz mu zrobi krzywdę. Dobra. Mam nadzieję, że nic się nie stanie takiego. Uwaga. Nie mogę mu nic zrobić. Nie mogę. Dobra, zeskakuję. Okej, okay, on mnie nie atakuje, co jest bardzo... Wow! Wow! Co jest? Jaki dzikus! Okej, okay, zabił mnie. Zabił mnie, ale przedmioty tam będę miał, także o co się nie martwię. Ale Jezu, jakie on głośne dźwięki wydawał, to po pierwsze. Po drugie, muszę jak najszybciej, szybko go dobić. Tym mieczykiem może go dobiję. Jaki agresor! Ja myślałem, że to będzie łatwe z tym mieczem, wiecie. Jeden strzał i on się zwinie i nie będzie żadnych problemów. Ale wygląda na to, że cały czas są z nim problemy. Chodź tu. Jesteś taki cwaniak? 17 ma, dobra. Wiem, że już jest noc, mam nadzieję, że nic mnie tu nie będzie chciało zaatakować. Co jest, kurde? Co jest? Jezu, zabiłem T-Rexa! Nie! Nie, to się nie stało! To się nie stało! W ogóle dlaczego mi jeszcze raz ten achievement wyskoczył? To się nie stało! Zabiłem T-Rexa! Nie! Jaki fail! Ja nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Co ja zrobiłem? Nie, ja nie wiem, no co ja mam wam powiedzieć? Zabiłem T-Rexa przez przypadek. Oh fuck. Dobra, słuchajcie. Ja mam plan awaryjny. Znaczy, wiedziałem, że jakaś część mnie może zabić tego T-Rexa, że może to się nie udać. Jasne, no to jest normalne, powiedzmy, że to może się nie udać, że mogę go przez przypadek zabić. Nie wiem, jak to się stało, ale go zabiłem. Ale mam plan awaryjny. Zobaczcie, tutaj mam skrzynkę. Nie, to ta skrzynka. Mam jeszcze 4 T-Rexy, także jazda. Niestety tego T-Rexa pewnie oswoimy dopiero w następnym odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Widzicie, tutaj będą powoli sobie te fosile robiły, co do nich należy i będą wykluwały nam kolejnego T-Rexa, ale postaram się do następnego odcinka, aby ten T-Rex znowu miał 12 dni i znowu był gotowy do oswajania. Już żeby, wiecie, nie 11 dni, bo jednak nie rozwali tej klatki, tylko 12. Nie wiem, nie potrafię wam nic powiedzieć na swoje usprawiedliwienie. Możecie napisać cokolwiek. Czekajcie, tu są te... O, tu mamy jeszcze biofosili trochę. No tak się zdarza. Tak się zdarza, jeżeli ja dorwę się do takich modów. Ja pierdzielę. Nie wiem, jak to jest, kurde, możliwe, że ja takie fejle robię. Naprawdę, to jest przesada. Dobra, ja wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Co ja zrobiłem? To jest po prostu przesada. Dobra, dzięki za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i jeżeli szukacie jakichś fajnych, darmowych gier, polecam się zarejestrować z ryf linków poniżej. Dzięki temu po prostu mnie wspieracie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Na razie.